robisz sobie drinka. To jest właśnie tak, że niektóre kobiety, które pracują w tej branży, zażywają środki odurzające i bądź piją alkohol, żeby po prostu nie myśleć, żeby było im łatwiej. A niektóre są takie, które nic nie biorą i po prostu potrafią oddzielić swoje życie prywatne od tej branży, tak? Czyli że wchodzą do pracy, robią co mają robić i po prostu wychodzą i zapominają o tym. Mówi się, że pije się, żeby zapomnieć, ale czy picie alkoholu, branie narkotyków faktycznie na dłuższą metę gdzieś tam pomaga, czy wręcz przeciwnie, staje się dodatkowym problemem? To nie jest rozwiązanie i właśnie bardzo znam dużo dziewczyn, które tak pracują i piją, zażywają narkotyki i twierdzą, że jest im łatwiej, tylko że one to już praktycznie codziennie, bo one codziennie pracują. A czy pracując codziennie i zarabiając no, naprawdę duże pieniądze w porównaniu do średniej krajowej, da się coś odłożyć? Czy no jednak Kurwa. większość kasy dziewczyny wydają na narkotyki, na używki? No, większość dziewczyn ogólnie przepija te pieniądze i wydaje na Ta narkotyki. przepija, jak se zrobię jakieś. Taka jest kurwa, wiecie, premium sort i dostaję za jedno jebanie 600 i załóżmy, że dziennie się jebie kurwa. Akurat miała lucky day. 10 razy się pierdoliła i ma 6 kloca z jednego dnia i nic kurwa nie musi oddać i ona to przepija? Ona se chyba do dupy tankuje kurwa. Jasne, czyli 20-letnią tak na dobrą whisky. sprawę ciężko To zdejść ona do takiego pierdoli ta momentu, gdzie baba. masz już odłożone tyle pieniędzy.